Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam Was w kolejnym Krakenie, tym razem uwolnionym na niemieckim pancerniku, to jest 10 tier Grozer Kurfurst. Okręt dosyć problematyczny dla mnie, zaraz to sobie opowiemy dlaczego. Na razie początek bitwy nieco przyspieszam, jak widzicie tym razem płynę sobie z Lemming Trainem. Rzadko to robię, ale ostatnio stwierdzam, że to najlepsza taktyka, patrząc na to jak bardzo leci na mordę poziom umiejętności graczy w tej grze, Naprawdę bardzo ciężko jest coś tutaj ugrać ostatnio. Otóż dlaczego Kurfurst jest dla mnie problematyczny? Jak wiecie, niemieckie pancerniki służą głównie do walki na blisko, do walki w zwarciu. Sekundarka tego okrętu po wymaksowaniu ma 11,6 km, także jest to dosyć fajny zasięg, ale jednak na ten zasięg trzeba podejść co więcej. Nie, nie montując tutaj legendarnego ulepszenia, zasięg mamy gdzieś w okolicach 21, 20, 28 km. Ale nieco nam to wydłuża przeładowanie. Mając na pokładzie legendarne legendarny ulepszenie, tam legendarny moduł, jak to woli, schodzi nam ten zasięg do kilometrów 19 i to jest moi drodzy nieco problematyczne. Otóż no Fakt faktem, ten okręt jest po to, że podchodzić blisko, ale yy, no jednak te 19 km to nie jest dużo w walce z pancernikami 10 tieru, gdzie mamy Yamato, który ma zasięg do 26 km. Także wcale nie jest to jakaś prosta zabawa. Yy, z tego co tam czytałem, co się dowiadywałem odnośnie stylu gry kurfurstem yy, tutaj właśnie na legendarnym module, w tej chwili chyba nawet nie ma tutaj IWHE, ale nie jestem pewien, także nie pamiętam, jaki jest zrobiony kapitan. Mówili gracze, żeby po prostu tym okrętem porządkową fazę bitwy gdzieś przeczekać, gdzieś sobie tam przy górce jakoś postrzelać sobie troszeczkę, że to jest okręt właśnie dobry na drugą fazę bitwy. No i faktycznie on się w tej roli dobrze sprawdza. Jeżeli przeciwnik jest trochę poobijany, wypływamy wtedy my, cali na biało, odpalamy sekundarę, podchodzimy na blisko, wtedy mamy szybsze przeładowanie dzięki legendarce. 27 sekund, jak widzicie. To są u mnie założone działa kalibru 420, do tego już dotarłem. Już nie gram na działach mniejszych, a to dlatego, że po prostu mamy lepszą penetrację. Już nie będę wam pokazywał tutaj dokładnych wartości, ale jest to sporo więcej. Więc jeżeli chcemy bić w krążowniki, no to będziemy nadal je bić dosyć mocno, ale jeżeli chcemy walczyć. Z mocno opancerzonymi pancernikami, no to będzie jednak te 420 mm robiło różnicę w porównaniu z tym co mamy na 406kach, czy tam 406 chyba, także do tego już dotarłem sam, że gram na 420kach. No i zaraz sobie tutaj chyba będziemy woli rozpoczynać fragowanie. Run bardzo mocno nadszarpnięty, tutaj przez kogoś, widzicie, że z tej strony większość naszej floty płynie. Tu już praktycznie w łady nie mamy. Zaczyna tańczyć sekundarka. Widzicie, że te y, pociski latają dosyć licznie. No ale poszła już salwa z głównej baterii, więc sobie nie popatrzymy za mocno. Tak, tutaj otwieramy fragowanie. Przy 40 tysiącach wpada nam pierwszy frag, pierwsza Stadela. Gdzieś tam, gdzieś daleko na horyzoncie, majaczy nam Demon. No on zbytnio tutaj użyteczny w tej bitwie już nie będzie. I tutaj płynie sobie Yamato. Będzie jeszcze próba ostrzału. No, i nie dokończyłem. Także no osobiście jest mi ciężko się wstrzymać z tym ostrzałem, z tym podchodzeniem na blisko na tyle długo, żeby ten okręt naprawdę mógł pokazać pazury. Bo jeżeli za szybko pójdziemy do przodu, no to przeciwnicy będą mogli nas bić z daleka, nic im nie zrobimy, zanim do nich dopłyniemy. Nie mamy 3/4 HP i robi się nieprzyjemnie. Także to jest dla mnie w zasadzie najtrudniejszy element gry na Kurfurście z legendarnym modułem. Tutaj widzicie bitwę właśnie z tym legendarnym. Bo właśnie sobie eksperymentowałem. Zagrałem tym Kurwurstem ostatnio kilka razy, szło... Jakieś powiadomienie z YouTube'a, ale już za długo to gadam, żeby teraz nagrywać to jeszcze raz, więc zostawmy. Uznajmy, że tego nie było. Tutaj widzicie właśnie Kurwursta z Legendarką, bo to jest po kilku bitwach bez niej i chciałem sobie sprawdzić, jak będzie mi się grało. Ten półtora kilometra, czy tam coś około tego... Bez, bez modułu daje nam pewną, pewien komfort psychiczny, bo wtedy mamy możliwość tego, że po prostu z większej odległości będziemy mogli się odgryzać przeciwnikowi, no ale na 19 km jest naprawdę ciężko. Rozważałem już też robienie kurfursta pod przeżywalność, tak jak każdy w zasadzie inny mój pancernik, bo chyba i Montanę, i Yamato, i Konkurora, i Republikę mam przeżywalność Kremlina również, tylko kurfurs jest tutaj troszeczkę inny. Jeżeli chodzi o dychy, bo on jest właśnie pod sekundarkę. Także różne rzeczy już tu kombinowałem. Próbowałem z IFHE, ale chyba zostanie jednak ten model. Za 8000 tam dostaje w oddali Yamato. I mamy drugiego Fraga 300DL 92000. Bardzo fajny rozkład tutaj okrętów na mapie. nasi przy kapie A, przeciwnik odkapa A sobie płynie, nasi, nasi, przepraszam, przy kapie C, przeciwnik płynie sobie od kapa A tutaj troszeczkę przyspieszę. Puszczone mam hydro. Będzie tam próba ostrzałów, to co się nawinie na widoku. Chyba tego Neptuna troszeczkę tutaj wypchnąłem z tego dymu. Kiepski kąt to rasa 2, to wszystko poszło w górę. Także no tutaj nie było zbyt efektywnego tego strzału, troszeczkę zebrałem od North Carolina i od Bismarka. Przyspieszę nieco, będę omijał tą wyspę i opływał tutaj z drugiej strony. Mam nadzieję, że się potwórka nie zboguje. To już Hydro niestety skończyło swoje działanie, a tu jest dosyć blisko Jutland, więc on tu będzie dla mnie największym zagrożeniem w tej chwili. Kurfurst jest długi, dlatego to jest jego największy problem torpedy, bo bardzo łatwo go trafić. Puszczam sobie samolot asekuracyjnie, a nuż coś tam, jakąś torpedkę wykryje, więc warto spróbować. Pojawia nam się tutaj Zao, no czyli tutaj innego wyjścia nie ma, tylko posłać gościa do portu, oczywiście jeżeli RNG to pomoże. Na 1300 jeszcze musiał pocisk wpaść. Mamy dewastujące uderzenie. Frak trzeci. 122 40 sekund do przeładowania. Hydro, i będziemy powolutku tutaj podchodzić pod środek. Sytuacja w okrętach już się przechyliła na naszą stronę. Mamy przewagę. I zaczynamy brać sobie środkowego gapa. Zaraz podpływam tutaj. Missouri. Płynie salwa z ZAO. Tego się właśnie spodziewałem, dlatego zwolniłem nieco. A raz włączy się sekundarka, i te przyleciały sobie torpedki, już właśnie z Jutlanda. Puszczone jak po sznurku prosto w dziobek. Bardzo ładne torpedowanie. Tutaj puszczona kolejna salwa, ale będzie próba wymijania. Oczywiście za późno to hydro włączyłem. Już wszystkiego nie wyminę. Ile tych torpet przyjąłem? Jedno tylko lecę centralnie na dziób, więc no musiało wejść zalanie. Naprawka za minutę, zalanie trwa 30 sekund, więc trochę będzie niebezpiecznie. Tutaj robi się trochę patowa sytuacja, bo z przodu Missouri, z boku North Carolina, idzieś tu jeszcze Dedek. No i w momencie przeładowania dział Missouri mi znika ustawiony, było praktycznie centralnie do mnie burtą, więc robi się bardzo nieprzyjemnie. Tutaj tej hapie jakieś torpedy to Missouri. No i nie, ch nie chcąc wyplażować, muszę i ja jemu też burtę pokazać. Kurwurt, mimo tego, że teoretycznie wytrzymuje sporo, no to bardzo wrażliwy jest na ostrze po na budówkach, więc tu nie trzeba za mocno celować w niego jakieś tam stadele. No tylko 20 tysięcy zostało na Mizuri, więc formalność. Ja dostaję 24, on dostaje 20. Mamy czwartego fraga. Gonią mnie jeszcze torpedy z Jutlanda, puszczone znowu po sznureczku. Myślał pewnie, że popłynę do przodu. Ale tutaj udało się jakoś to wykręcić. Zawróciłem i będę miał Jutlanda na blisko w tej chwili. No, trochę przyspieszę. No, niestety Jutland ucieka. Próbuję torpedować. Znowu tutaj za wyspą Czai się Cleveland na bardzo małym ogryzku. Kolejna salwa, tym razem wruna. znowu Citadela. I mamy Krakena. Przy tysiącach. No i tu na 5 km wyskakuje na Mutland. I to będzie kolejny frak w tej bitwie. Taki trochę dobijany, no ale jednak. Szósty. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o z legendarką. Także był tam bardzo blisko Cleveland, którego wystarczyło w zasadzie musnąć i żeby po nim, ale niestety nie pozwolił się fragować, także może już nie będziemy tutaj oglądać tego, jak płynę na kapa, żeby go przejąć. Ale powiem wam, że nadal mam bardzo mocną zagwostkę, czy z tym legendarnym modułem grać, czy nie, bo jednak 19 km na 10 poziomie to nie jest dużo, ale rekompensuje nam to przeładowanie, jak już jesteśmy w zasięgu dział. Rekompensuje nam to przeładowanie głównej artylerii, które na kalibrze 420 mm wynosi około 27 sekund, więc nie jest źle. No i do tego przyspiesza nam to przeładowanie sekundarki, także jeżeli będziemy w stanie w jako takim stanie dotrzeć do przeciwnika na T116, no to na pewno będziemy mu robili wielką krzywdę, także. Zapraszam Was do dyskusji. Jak widzicie stan faktyczny 6 fragów, 177 tysięcy. Może damage'owo nie powala, ale coś tam się postrzelało, także obejrzyjmy sobie podsumowanie. Zarobek wygląda następująco, Kurfurs jest ze stałym kamuflażem. No i w tym odcinku to wszystko, także dziękuję za uwagę, zapraszam Was do dyskusji, na komentarze. Czy macie legendarny moduł na Curfruście, czy nie macie, dlaczego macie, dlaczego nie macie? Także bardzo jestem ciekawy Waszych opinii. No i z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia i na razie.